piątek 27 lutego hucznie zakończyliśmy tegoroczne ferie. Dzieciaki ze wszystkich placówek BCK zebrały się w Centrum Kultury w Piekoszowie, gdzie brały udział w grach i zabawach. Opiekunowie dzieci zorganizowali zabawy z balonami, rozmaite wyścigi oraz wiele innych. Swoją pomoc i chęć do działania pokazali także niezawodni, jak zawsze, harcerze z Jaworzni i Zajączkowa. Swoimi grami i zabawami w sposób błyskawiczny porwali wszystkich na środek sali. W trakcie wydarzenia odbył się także pokaz karate, sztuki walki, pozycje, łamanie twardych przedmiotów i tym podobne. Ten punkt programu, prowadzony przez doświadczonego trenera Andrzeja Horne, spotkał się z dużą aprobatą. Techniki zabronione w karate to jest uderzenie sejken na strefę jodo, czyli strefę głowy. To jest technika zabroniona, tak jak i technika Mawashi, uraken na głowę, to było hiji akurat. Mawashi, uraken na głowę. Tak jest. Hiji, łokieć. Tak jest. Tego nie wolno w walce wykonywać. Natomiast hiji w walce turniejowej można wykonać na bark. Czyli hiji oroshi od góry, tak? I to, co przed chwilą senpai Adam zrobił, hiji mawashi. Tak, to też jest dozwolone w walce. Bardzo skutecznie tę technikę wykorzystują ichi. Shitatsuki, technika uderzająca na strefę czuda, czyli strefę brzucha, proszę. I mocno. Na amatorów śpiewania czekało karaoke. Oprócz tego punktem finałowym był wybór najlepszego stroju. Zwyciężyła Zuzia Nartowska z Zajączkowa. Stroje innych dzieci także zostały wyróżnione i nagrodzone drobnymi upominkami, a były wśród nich pszczółki, czarownice, panna młoda, księżniczki, książę i inne. Dziękujemy wszystkim serdecznie za to, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.